Pacjenci leczeni immunosupresyjnie z powodu różnych chorób, które wymagają takiego leczenia, nie są dużą grupą, ale stanowią ogromne wyzwanie dla medycyny. Dlatego, że leczenie immunosupresyjne niesie ze sobą ryzyko licznych działań niepożądanych takiego leczenia i oczywiście wiąże się w naturalny sposób z zwiększonym ryzykiem zakażeń, wszelkich zakażeń, w tym zakażeń wirusowych. Wirus grypy ze względu na swoją aktywność biologiczną u chorych poddanych immunosupresji jest szczególnie niebezpieczny. Przebieg grypy może być cięższy. Skutki działania wirusa również są bardzo niebezpieczne, a powikłania u chorych poddanych immunosupresji szczególnie niebezpieczne. W związku z tym chorzy poddani immunosupresji powinni być szczepieni przeciwko grypie. Skuteczność szczepienia jest nieco mniejsza, ale chorzy, którzy otrzymują szczepionki, mają ewidentnie widoczne korzyści z tego powodu. Zakażenia, do których dochodzi, są łagodniejsze, liczba zakażeń jest mniejsza i następstwa tych zakażeń są także zdecydowanie mniej dojmujące. Szczepienia u osób w immunosupresji, szczególnie szczepienie przeciw grypie, jest skuteczne. Nie tak skuteczne jak u człowieka zdrowego, ale nadal bardzo skuteczne. Co więcej, szczepienia przeciw grypie u chorych poddawanych różnego rodzaju terapiom immunosupresyjnym jest bezpieczne. Bardzo często spotykamy się z licznymi obawami chorych, a także ludźmi opiekującymi się takimi chorymi, że samo podanie szczepionki może wywołać jakieś niebezpieczne skutki. U chorych poddanych immunosupresji odsetek działań niepożądanych szczepionek nie jest wyższy niż w ogólnej populacji.